Witam serdecznie. Dzisiaj zapraszam na bardzo pyszny biszkopt ze śliwkami. 5 łyżek mąki krupczatki, około 100 g. Mieszam z mąką ziemniaczaną w ilości 2 łyżek. Łyżki takie z brzuszkiem. Przy okazji te mąki trochę napowietrzymy. Dzięki temu ciasto będzie jeszcze bardziej puszyste. Bazą dobrego biszkoptu to oczywiście dobrze ubita piana z białek. Dzięki temu nie potrzebujemy proszku do pieczenia i żadnych innych spulchniaczy. Pianę ubijam na sztywno ze szczyptą soli. Jak już jest dobrze ubita, dodaję cukier w kilku rzutach. Można w 2 lub w 3, byle nie za szybko. Cukier taki drobniejszy, możecie dodać cukier puder, ale najlepiej zmielony przez siebie. Użyłam 3/4 szklanki cukru, to jest około 150 g. I miksuję jeszcze dalej około minuty na taką lśniącą, bardzo ładną masę. Zaraz to poznacie po połączeniu się dobrym cukru z pianą. Do ciasta warto dodać jakiś aromat, u mnie jest to skórka otarta z cytryny. Nie wspomniałam wcześniej, do całego ciasta zużyłam 5 jaj, ubiłam 5 białek, teraz do 5 żółtek dodam jeszcze 2 łyżki soku z cytryny. Wymieszam te żółtka z sokiem cytrynowym, tak mniej więcej, tylko do połączenia. I zaraz je dodam do piany i bardzo krótko zmiksuję razem z pianą, tylko do połączenia. Ciasto gotowe, widzicie jakie jest puszyste. Ważne, żeby nie przebić ciasta, żeby piana nie usiadła. Dlatego robot już odstawiam. Mąkę będę przesiewać przez sito i dodam ją na 2 razy do ubitej masy żółtkowo-białkowej. I to jest drugi taki ważny etap przy biszkopcie. Chodzi o to, żeby mieszać jak najkrócej, tylko tak mniej więcej do połączenia, nie tak starannie. Chodzi również o to, żeby piana nie usiadła i żebyśmy się cieszyli później puszystym, bardzo pysznym ciastem. Jak dojdziecie do wprawy, na pewno będziecie mówić, że biszkopt to jedno z najłatwiejszych ciast. Biszkopt ma same zalety, jest delikatny, zdrowszy, bez spulchniaczy i bez tłuszczu. Wcześniej nagrzewamy piekarnik do temperatury 170 stopni. Wlewam ciasto do wysmarowanej tortownicy, dół można posypać bułką tartą. Można posmarować całą tortownicę, tutaj nie będzie nam potrzebne płaskie ciasto takie jak do tortu. No i najważniejsze, żeby posypać ciasto tak przez sito mąką, mniej więcej łyżka taka czubata mąki będzie na to potrzebna. Chodzi o to, żeby śliwki nam nie wpadały na dno. Ja tutaj popełniłam błąd, za ciasno ułożyłam śliwki, ciasto się troszkę męczyło, żeby mogło iść do góry, dlatego polecam, żebyście nieco rzadziej ułożyli owoce. Śliwki są dosyć kwaskowe, posypałam je jeszcze po wierzchu cukrem. Możemy dać kruszonkę, ale niewiele, tak malutko, żeby nie zwiększać ciężaru na wierzchu biszkoptu. Życzę kochani udanych wypieków, zapraszam serdecznie na kolejne filmy.